Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, w którym miejscu na łowisku, czyli jedziecie na ryby, gdzie najwięcej ryb możecie złowić. Chodzi nie o konkretne łowiska, tylko miejscówki na danym zbiorniku wodnym czy na rzece, gdzie najprawdopodobniej możecie złapać dużą, fajną rybę. Oczywiście bądźmy realistami, możecie dużą rybę złowić w każdym miejscu na dowolnym zbiorniku wodnym czy rzece, natomiast oczywiście w niektórych miejscach ona chętniej się trzyma i jest większe prawdopodobieństwo złowienia dużo większej ryby. I takie miejsca to są szczególnie takie, gdzie woda wolniej płynie, ale to szczególnie ten pierwszy punkt, bo potem już będzie do zbiorników, będzie dotyczył oczywiście rzek. Tam, gdzie woda powiedzmy troszkę spowalnia swój nurt, czyli zakola rzeki, gdzie jeszcze ona jest oczywiście ta rzeka głębsza, czyli ogólnie jest też spowolnienie tego płynięcia wody, tam z reguły więcej można złowić większej ryby. Gdy jedziecie na ryby, bardzo ważne jest miejsce takie, które jest ciche. Zaciszne miejsce, jeżeli wybierzecie, to macie dużo większą okazję na złowienie naprawdę fajnej ryby. Pamiętajcie, ryba nie lubi hałasu, a im większa ryba, tym bardziej ona jest strachliwa i ona reaguje na jakieś dziwne odgłosy. Dlatego jak już jesteście na łowisku, to nie powinniście po brzegu bardzo ciężko stąpać, ani się nakrzykiwać i przekrzykiwać z kimś, czy bardzo złym pomysłem też jest włączanie jakiegoś radia i wędkowanie w jakichś tam strugach muzyki. To jest złe rozwiązanie. Na rybach, jeżeli jesteście i chcecie duże ryby złowić, najlepiej, żeby była cisza. Bardzo ważne są głębokie miejsca. Pamiętajcie, jak macie jakiś zbiornik wodny i wiecie, w którym miejscu jest najgłębiej, to wybierajcie te miejscówki, gdzie jest woda głęboka. Przy oczywiście płytkiej wodzie, przy samym brzegu też możecie złowić dużą rybę, szczególnie z samego świtu lub wieczorem. Wtedy ona wypływa, powiedzmy sobie, podżerować na takim zboczu. Natomiast generalnie w większości czasu możecie większe ryby złowić, szczególnie tam, gdzie po prostu jest głęboko. I kolejna bardzo ważna sprawa. Największe ryby będziecie z reguły łowili przy dnie. Oczywiście możecie je przy samej tafli wody złowić, także w środku głębokości wody. To nie ma takiego dużego znaczenia, natomiast znaczenie ma to, że im głębiej będziecie łowili, a w zasadzie im bliżej dna, tym teoretycznie będziecie mogli złapać większą sztukę ryby. Dlatego dobrze, jakbyście jechali na ryby, sprawdzić po prostu tą metodę. Jak przy samym dnie będziecie łowili ryby, to z reguły będziecie mieli okazję złowić coś większego. Dlatego, że duże sztuki z reguły niuchają, po prostu żerują przy samym dnie. Tak jak mówiliśmy, tam gdzie jest głęboko, także na niektórych zbiornikach są jakieś tam okresowe dołki, czyli po prostu wiecie, że gdzieś jest jakieś większe zagłębienie terenu w którymś miejscu, to także dobrze tam właśnie się zasadzić i sprawdzić tą poprzednią metodę, czyli im bliżej dna w takim zagłębieniu, też tym lepiej to Wam się może sprawdzić. Dobrze sobie sondować, gdzie macie jaką głębokość, wybierać właśnie te głębsze miejsca i wtedy właśnie na nich starać się polować. Kolejny punkt to oczywiście on nie jest jakiś kardynalny, ale z reguły dobrze jest wybierać miejsca ocienione, czyli nie takie, gdzie słońce bezpośrednio wali wodę i jest to dobrze doświetlone, dlatego że ryba też w miarę w wodzie sobie dobrze widzi, natomiast miejsca takie zacienione, gdzie jest jednak półcień, czyli w pobliżu jakichś powiedzmy drzew, ogólnie jakaś osłona tej wody, także tam większa ryba częściej i chętniej siedzi. Jeden z kluczowych punktów, który nie był na początku, ale jest teraz, jest jednym z najważniejszych. Duża ryba, nie tylko duża, ale dużą szczególnie też, możecie złowić w otoczeniu na przykład lilii wodnych czy trzcin. Oczywiście nie w trzcinach bezpośrednio, bo Wam się zestaw zaplącze, tylko po prostu na granicy lilii wodnych czy trzcin, czy innej roślinności wodnej, gdzie macie takie, powiedzmy sobie, zwierciadełko, gdzie możecie spokojnie zarzucić, a nie szarpać o jakieś chwasty, tam z reguły możecie złowić dużo większą rybę. Po prostu na granicy jakiejś roślinności wodnej dobrze łowić, bo w tych miejscach właśnie lubi siedzieć i czaić się jakaś ryba na jakąś przykładowo okazję. Dlatego szczególnie ja osobiście Wam polecam albo na granicy już trzcinowiska, tam gdzie jest oczywiście dosyć głęboko, albo przy liliach wodnych, czy tam nawet w liliach wodnych, jak jest jakieś większe zwierciadełko, w które można zarzucić, to jest bardzo często dobrze się sprawdzające na dużą sztukę. To co mówiliśmy wcześniej, ale też trzeba powtórzyć, pamiętajcie miejsca ciche, bo nieraz wybieracie takie łowiska, że w pobliżu są jakieś drogi, albo jakieś inne odgłosy, hałasy przemysłowe i tak dalej. Wybierajcie miejsca takie, których będzie teoretycznie najciszej. Wy się sami oczywiście pamiętajcie, zachowujcie cicho i tam nie róbcie żadnych hałasów, ale też wybierajcie takie miejsca czy łowiska, gdzie jest jak największa cisza. Jeżeli zbiornik wodny, na który jedziecie, jest całkiem zarośnięty, no bo teraz w zasadzie jak jeździcie na ryby i na różne stawy, to na pewno widzicie, że
Duża część stawów po prostu znika, powoli po prostu zarasta, zamula się i chwasty ją zarastają i po prostu przestaje istnieć. Oczywiście winne temu są melioracje pól, ale tutaj chodzi mi o to, że jak widzicie, że jakiś staw jest zarośnięty i wiecie, że na nim jest ryba, to dobrze jakbyście sobie miejscówkę wyczyścili, czyli pas po prostu, czyli wlot, na którym będziecie łowić. I ten pas możecie wyczyścić na dwa sposoby, mianowicie pas, typowy pas, czyli powiedzmy sobie szerokości 1,5 czy 2 metrów wzdłuż do jakiejś tam odległości, powiedzmy sobie 5 czy 10 metrów. Zaczyszczenie zbiornika wodnego z roślinności, żebyście mieli czysto, tam się nic nie zahaczało i dobrze była widoczna przynęta. Wybierzcie sobie zwykłe grabki, bez oczywiście trzonka, tylko chodzi o same grabki, czyli te metalowe zęby. Przymocujcie do niej bardzo mocny sznurek, tak żeby nie spadł z grabek i po prostu rzucajcie je do wody, jak daleko dacie i ściągajcie, to zobaczycie, że tego chwastu będziecie wyławiali mnóstwo. I to jest najlepszy z możliwych czyścików do roślinności wodnej, które możecie stosować na stawach. Zróbcie sobie taki pas 1,5 czy 2-metrowej szerokości wzdłuż do siebie i na granicy z tym zielskiem, które jest niewyczyszczone, a tym pasem, co wyczyściliście, sobie rzucajcie i zobaczycie, że to się sprawdzi. Tego nie tego samego dnia, co czyścicie, lub nie o tych samych godzin, bo ryba na początku trochę będzie wystraszona, więc to musi się trochę ustać. Najlepiej drugiego dnia dopiero tam próbować. Ewentualnie możecie zrobić sobie jakieś oczko, czyli w roślinności wychwaścić, wyrwać chwasty w jakimś tam zwierciadełku. Tylko to jest dużo trudniejsza metoda, no bo jak będziecie rzucali grabki, to i tak będziecie robili pas. Dlatego ja polecam robienie pasów. I ostatni z punktów, który jest istotny, ale nie każdy sobie być może z niego daje sprawę, a mianowicie tam, gdzie jest dużo drobnicy, tam z reguły ryba duża niekoniecznie chce brać. Oczywiście możecie ją złowić, bo na to nie ma żadnych reguł. Natomiast tam, gdzie dużo drobnic się kręci, to mianowicie jak zarzucicie przynętę na coś grubszego, to i tak drobnica będzie ją męczyła i po prostu ona będzie jej podbierała i ta grubsza nie ma szans nawet się dostać do takiej waszej przynęty. A druga rzecz, że gruba ryba naprawdę niekoniecznie lubi się trzymać w jakimś stadzie, gdzie pełno jakiejś drobnicy, całe ławice pływają. Z reguły one wolą takie miejsca, gdzie jest spokojniej. Z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś mógłby coś więcej dodać do tego filmu, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Dzięki za obejrzenie, zapraszam na następne. Polecam się do subskrypcji i do promowania tych filmów gdzieś tam dalej w świecie. Dzięki za obejrzenie. Do następnego.